Film skierowany do tych niezdecydowanych. Jeżeli masz pasję, to czemu jeszcze nie wybierasz ich jako główny kierunek w życiu? Może twoja fascynacja jest na tyle nietypowa, że się boisz. Boisz się, że jest niepoważna, że nadaje się tylko na hobby. Że nie zarobisz pieniędzy, bo nie będzie to gwarantowało pewnego dochodu, nie utrzymasz rodziny i skończysz pod mostem. Może boisz się, że w życiu profesjonalnym kierunek, który uwielbiasz, okaże się okropny. Może wybrałeś już kierunek inny, poważniejszy i szkoda ci zmarnowanego czasu. Może boisz się wyzwania i ryzyka? Może wiele razy w życiu zdarzyło ci się usłyszeć to, że jeżeli zamienisz swoją pasję w pracę, to ją znienawidzisz do końca życia, a tak poza tym w tej dziedzinie, to i tak niewielu osobom się udaje. Może boisz się zawieść rodziców? Albo myślisz, że jeszcze nie teraz, że jeszcze przyjdzie czas. Mnóstwo moich znajomych i przyjaciół mierzyło się lub mierzy z tymi samymi dylematami, czy podjąć ryzyko, czy się poddać i zapomnieć. Czy myśleć sercem, czy rozumem, tak jakby nie dało się obydwoma. Ze mną było podobnie. Teraz jednak nareszcie powróciłam na tę ścieżkę, o której zawsze marzyłam. Studiuję sztukę i design. Ale tych kilka argumentów jest uniwersalnych bez względu na to, jaki kierunek ci się marzy. Jeżeli chcesz usłyszeć, dlaczego to ryzyko jest tak wiele warte i że właśnie tędy droga, jeżeli nadal zastanawiasz się tylko przez te obawy, powiem ci tak. Większość podróży wydaje się straszniejsza, zanim się w nie wyruszy. Jeżeli chcesz usłyszeć moich 5 subiektywnych powodów, z których powinieneś porzucić wszelki strach i nareszcie udać się w upragnionym kierunku, zostań do końca filmu. Popularne kierunki studiów znane są z masowej produkcji magistrów, którym często niestety po wejściu na przepełniony rynek pracy nie jest aż tak łatwo zostać docenionym, przebić się przez masę konkurencji. W niektórych branżach blokują to też znajomości i układy rodzinne. Potrzeba w nich naprawdę dużo determinacji i wytrwałości, często w dużej mierze szczęścia, żeby osiągnąć sukces lub znaleźć wymarzone miejsce pracy. W momencie, kiedy wybierasz ten kierunek tylko dlatego, że brzmi mądrzej, poważniej lub pewnie będzie z tego dobra praca, ale nie czujesz tego w sercu, będziesz cały ten czas robić to wbrew sobie. Każde studia i każdy zawód bywają ciężkie i miewa się kryzysy, które stają się tym trudniejsze, kiedy nie wiesz, czy lubisz to, co robisz. Jeżeli myślisz, że niszowe kierunki dają słaby zarobek i przekreślają twój sukces, pomyśl o takich osobach jak, nie wiem, na przykład Tony Hawk, ojciec całego świata skaterskiego. Dzięki temu, że oddał się swojej pasji, która wydawała się nie mieć żadnej realnej przyszłości na życie dorosłe, osiągnął naprawdę niesamowicie dużo i stał się bohaterem kolejnych pokoleń i nie można mówić o tym, żeby jakoś specjalnie narzekał na brak pieniędzy. Tak jest w wielu dziedzinach. Jeżeli naprawdę ci na czymś zależy bardzo mocno, jesteś w stanie wywalczyć dużo. Bardzo często też na niszowe kierunki jest dużo większe zapotrzebowanie, zwłaszcza jeżeli masz otwarty umysł i potrafisz działać interdyscyplinarnie. Jeżeli boisz się zawieść rodziców, może to brzmi brutalnie, ale to jest twoje życie. I nawet jeżeli kochasz swoich rodziców nad życie, to gdyby za kilka, kilkanaście albo nawet kilkadziesiąt lat mieli zniknąć, zostałby żal i gorycz nie tylko z tęsknoty i braku, a z tego poczucia, że to niesprawiedliwe, że tyle poświęcenia i czasu poszło na spełnianie ich marzenia co do twojego życia, a teraz już nie wiesz, dla kogo robisz to, co robisz i czy to w ogóle ma sens. Z samym sobą będziesz żyć całe życie, więc bądź własnym obiektem konfrontacji wyborów. Nie bądź egoistą, ale nie zapominaj w tym wszystkim o sobie. Nieraz słyszałam, nie wybieraj swojej pasji jako życie zawodowe, bo znienawidzisz ją. Bardzo możliwe, że gdybym wybrała co innego, nie miałabym nawet czasu na tę pasję przez poświęcenie tej bardziej z pozoru racjonalnej pracy. Wiadomo, że droga w jakimkolwiek z kierunków nie jest cała usłana różami, ale nigdy nie byłam szczęśliwsza niż teraz, kiedy wiem, że robię to, co kocham. Łatwiej mijają mi kryzysy, wolny czas spędzam na dalszym zgłębianiu tego tematu, bo jest to dla mnie przyjemność. Nie mamy całego życia na to, żeby podjąć decyzję. Wyznaję zasadę, żyj chwilą. Nie dla nieracjonalnych wygłupów, tylko dlatego, że chcę wykorzystać moje życie w pełni i zdążyć zrealizować swoje wszystkie marzenia. Wiadomo, że można mieć podejście, a jeszcze nie umieramy, kiedyś się zrobi.
Ale nie wiesz, czy jutro nie potrącicie auto, albo czy nie zakrztusisz się napojem w upalny dzień. Życie jest kruche i czasami zdaję sobie sprawę, że może na ten moment boję się podjąć ryzyko, ale gdybym miała niedługo umrzeć i nie zdążyła zrobić tego, o czym marzę, spojrzeć na to wszystko z dystansu, żałowałabym, że chociaż nie spróbowałam. Wiem, że wtedy to już by nie miało znaczenia, ale teraz ma. Nie męcz się do końca życia z czymś, co sam wybrałeś wbrew własnej woli. Zastanów się dzisiaj, co możesz zrobić, żeby bardziej realizować to, co się tobie marzy. Spróbuj odnaleźć ludzi, którzy zajmują się podobnymi rzeczami. Nie poddawaj się. Bardzo często początki są najtrudniejsze. Dopóki nie weźmiesz sprawy w swoje ręce, samo się nic nie stanie, a nikt inny za ciebie tego nie zrobi.